Witajcie w nowym pięknym dniu, chociaż nie jest piękny. Jeżeli chodzi o pogodę, jeżeli chodzi o samo moje poczucie. Wczoraj poprosiłem, żebyście zadali mi pytanie związane z galą i tak dalej. I postanowiłem, że nagram vloga. Tylko nie chcę mi się nagrywać vloga. Odpowiem tutaj, chyba że te pytania wrzucę do vloga. Straciłem dużo chęci, przyznam szczerze. Ten śmiech, który jest na twarzy, to jest sztuczny śmiech. Nie chciałbym odpowiadać na to pytanie. Po drugie, nie mogę, bo obowiązuje mnie umowa. No i uważam, że to jest głupie. Jeżeli ja będę chciał o tym powiedzieć, to powiem, ale takie wymuszanie, ile kasy za walkę, uważam za słabe pytanie. Coś tam było, ale to jakby troszkę delikatne wspomnienie przez kogoś, a nie tak, że dostałem, tak jak tutaj od tej Federacji Royal, konkretną, bezpośrednią propozycję. Może moja walka będzie, ale nie w Royal. Nie ma w ogóle gali. Skasowana jest. I nie będzie pod tą nazwą nigdy. I to jest właśnie pytanie bardzo dobre. To jest pytanie po prostu, które mnie tak wkurza, że chcę i ja nagram film o tym. Po prostu nagram o tym film. Że zrzucił wszystko na federację. Gdzie ja wiem, jak było po prostu. Jak wejdziesz sobie na profil Antka, no oczywiście jest dużo hejtu i tak dalej, ale są też panienki, które... O Jezus! Antek, no popełnił błąd! On, kurde, robił to praktycznie z premedytacją, no. On by się nie zatrzymał. On by szedł po prostu dalej w to. Żadne opinie negatywne na niego nie działały. Bo jeszcze jak z nim rozmawiałem przedwczoraj, to w jego planach było w sobotę na konferencji zrobić jakieś przedstawienie w stylu pojedynku szachowego sobowtórów. Genialne. Jeszcze to ciągnąć. Ja tutaj sobie biegam, w tą stronę biegam, a tutaj na tym odcinku na szerokości idę. Antek jest największym winowajcem upadku i nie ma żadnego innego wytłumaczenia. I o może lekkie. Jedno dotyczy właściciela federacji, który zgodził, pozwolił, żeby Antek wszedł na głowę. No niestety, wydaje mi się, że to największy był błąd też. Pewnie chodzi tobie o zawodników. Zaskoczenie mega, nikt nie wiedział, nikt się nie spodziewał. Walka wieczoru powinna być zupełnie inna. 30 kwietnia miała się odbyć gala Royal Division nowej federacji, w której miałem wystąpić. Niestety na konferencji wywołali skandal międzynarodowy. Moim przeciwnikiem nie był Bagietka. Zresztą nagrałem vloga wczoraj wrzucony o tym, jak to wyglądało. To był taki spontan, ale wymyślony, nie? Natomiast swojego przeciwnika nie chciałbym jeszcze podawać. Dlatego, że być może spotkam się gdzie indziej właśnie z nim. Bo chciałbym. Wiesz, nie wiem, o jaką patologię ci chodzi, ale jeżeli chodzi o inne federacje, to wydaje mi się, że było dużo więcej dymów niż tutaj. Tutaj było spokojnie. Wiesz co, tutaj jest spoko. Wszystko było super, naprawdę. Podchodził, witał się. Jego zachowanie było naprawdę bardzo dobre. Pod tym kątem nie można mu nic zarzucić. A teraz zobacz, taka ciekawostka. Ja swoje ubrania, bo tutaj jest kosz, tu jest kosz na ubrania, ale ja ubrania związane ze sportem rzucałem obok. Bo jak miałem 2 czy 3 treningi, to tego było tak dużo, że po... A teraz trzeba zrobić pranie. Po prostu mówię, muszę osobno zrobić miejsce i... Wczoraj rozmawiałem z właścicielem federacji, jakby w imieniu zawodników, żeby to rozwiązanie było za porozumieniem stron. Jeszcze właściciel ma zdjąć klauzulę poufności, tak mi powiedział, że tak też zrobi. Nie, bo umowa została raczej jeszcze oficjalnie, jeszcze prawnie nie mam tego na papierze, ale została rozwiązana za porozumieniem stron, więc nie poniosłem z tego tytułu kosztów, aczkolwiek byłyby olbrzymie. Dlatego jak słyszałem gości, którzy mówili, o, powinieneś od razu zrezygnować, od razu na konferencji, to ja mówię, stary, pokazałbym ci umowę, że za zerwanie musiałbym zapłacić całe to, musiałbym sprzedać swoje mieszkanie. Ciekaw jestem, czy wtedy byłbyś taki cwaniak. Kasy nie dostałem, za to nie dostałem kasy, znaczy za nic, czyli przejazdy, hotel, jak byliśmy z całą rodziną, treningi, trenera, jakieś inne opłaty, no niestety nie. Nie trenuję, ale myślę, że ogólnie jak będzie starszy, czyli jak skończy 18 lat, jest duża szansa, możliwość, że tak się stanie.
jakichś wielkich zmian nie ma, ale na pewno tak, motorycznie, czyli treningi dały mi dużo, motorycznie jestem lepszy, szybkościowo, gibkość, to na pewno, schudłem. Tak, może nie jakoś tam mega dużą, ale na pewno chciałbym połączyć piłkę, czyli chodzić na piłkę tak jak było i włączyć w to elementy właśnie tutaj walk, czyli te dwa sporty teraz będą. Trenowałem w klubie Krzysztofa Atomy, jednego, no chyba najbardziej znana tutaj w okolicy, w rejonie, w całym gdzieś tam większym takim rejonie klub, Tom Center. No ale głównym jakby trenerem był Gabryś, który również tam trenuje. A oprócz tego pokochałem kilku chłopaków z klubu, którzy też mi bardzo dużo pomagali. To jest oczywiste, że największą chrapkę mam na kanały komentarzy, tylko oni raczej są, wiesz, kozakami przed monitorem. Ewentualnie jest Pysiński. To on, bo on ćwiczył coś tam, nie wiem, podobno kilka lat kickboxing. Waga open, mój przeciwnik jakieś 82, ja 115 kg w formule K1, czyli kickboxing, tak w skrócie mówię. Gala przepadła, ale wiesz co, no nie chciałbym stracić tego, co zrobiłem przez ten miesiąc, dlatego między innymi dzisiaj biegałem i chcę dalej to jakby podtrzymywać. To jest niemożliwe, tak po prostu sobie założyć, wiesz, federację, kilka osób, nie, to musi być zgrana ekipa, pieniądze muszą za tym stać, wiedza, organizacja, kontakty i tak dalej. Idę sobie do mamy i widzę, że ulica, a odtąd, tutaj jest zrobiona, to Damian, kiedy to w zeszłym roku, tak, wygrał w budżecie obywatelskim i nawet zrobili miejsca parkingowe, przydadzą się tutaj. W prywatnej wiadomości dostałem takie pytanie, czy nadal podtrzymuję to, co powiedziałem na początku, że sam pomysł jest jakby okej, no nie? Tylko nie w tym czasie, no nie w tym czasie, czyli walka z sportu. Tak, nadal to podtrzymuję. Jeżeli patrzymy krótkowzrocznie, to faktycznie są emocje teraz i taki każdy ruch będzie negatywnie odbierany. Ale jeżeli spojrzymy dalekowzrocznie, to może się okazać, jak wygra Ukraina wojnę za kilka lat, czy za jakiś czas, to zrobią jako spektakl, jako memy, coś śmiesznego, walkę Putina z tym, gdzie Putin obrywa, gdzie jest wyśmiewane, jak jego wojsko jest przygotowane, jak giną oficerowie, jak nie dba o swoich żołnierzy, może to być. Czyli patrząc dalekowzrocznie, tak, wydaje mi się, że to jest pomysł kreatywny. Jako przykład podam siebie. Kiedyś, 6-7 lat temu, jak pokazałem na swoje życie, to ludzie patrzyli, wariat, wariat. A teraz zobacz, ile osób pokazuje na Facebooku czy gdziekolwiek swoje życie. I co, mówią już o mnie wariat? Nie, bo to jest coś normalnego. Tak to się zmieniało. Więc ja wtedy, jak zaczynałem vlogi nagrywać, tak, ja spojrzałem dalekowzrocznie. Nikt tego nie robił, a teraz to ludzie robią. Jak będzie. I tak samo, oczywiście, ktoś jak będzie chciał się doczepić, to i tak się doczepić, że to jest wojna, a nie co innego, ale tak samo dalekosiężnie patrzyłem z moimi pomysłami, czyli byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, która robiła zdjęcia plenerowe. I śmiali się kiedyś ze mnie, a ja byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, która wprowadziła zdjęcia plenerowe, które teraz wszyscy robią. Pomimo, że Tejkwan jest przyjacielem Nitra, to ja do niego nic nie mam, on nic nie wypowiadał się tak mocno w żaden sposób. No i na mój temat, no i nie jest kanałem komentarzy, tylko gra. Oczywiście wszystkim osobom dziękuję, że były za mną, bo naprawdę otrzymałem dużo wsparcia, dużo osób kibicowało mi, także wszystkim dziękuję. Szkoda, że na razie nie zawalczę. Ty masz babcia ile? 80 ile lat? 8. 88 lat ma babcia i mówi, że praktycznie przez całe życie nie jadła na biało, oprócz jajek. Czyli zero mleka, a my u nas idzie strasznie dużo mleka. Twaruszku, ja teraz jadłem bardzo dużo. Stawki. Zawsze jak przychodzę do babci, to rozweselam ją różnymi właśnie takimi filtrami, no nie? I teraz też właśnie. Bardzo dobre pytanie. Nie. Absolutnie żadnego alkoholu, zero, nic. Aczkolwiek, cześć mamo, aczkolwiek bardzo wolno on mówił, fatalnie na tej konferencji się prezentował Antek, zero alkoholu. Wiesz, nie wiem jakie argumenty podawał ten twój były pracownik, bo jakby nie widziałem nic, co może... No nie wiem, nie było żadnych sygnałów, że może być coś nie tak. Ja wiem, że to jest temat, który każdy chciałby wiedzieć, ale po co? Jakie to ma znaczenie? Dla jednego 10 tysięcy będzie dużo, dla innego 100 tysięcy będzie za mało. Słuchaj, faktycznie, chętnie bym się z nim zmierzył. Teraz
to po prostu bardzo chętnie bym się zmierzył. O! Nie, wiesz co, no nie można go nazwać oszustem, bo on jakby nikogo nie oszukał. Mnie też nie oszukał. Na pewno zawiódł, na pewno nas wszystkich wykiwał. To w ten sposób to tak, ale że oszukał, no to nie. No słuchaj, ja czy każdy z innych zawodników, no nie czujemy się winni tego wszystkiego, bo po prostu nic nie wiedzieliśmy. Dosyć szybko według mnie, chociaż pewnie niektórzy będą uważać inaczej, zareagowaliśmy. Czyli rozwiązaliśmy umowy, wystosowaliśmy oświadczenie. Słuchaj, wydaje mi się, że tak, z tego powodu, nie to, znaczy niektórzy uważają, że jestem kontrowersyjny, ja uważam, że po prostu mówię to, co myślę. I z tego powodu wydaje mi się, że powinienem być, bo byłoby gorąco. No. Na szczęście udało nam się rozwiązać za porozumieniem stron. Ale tak właśnie, czekaj, a jakbym chciał odszkodowanie. No, przede wszystkim na pewno zrezygnuję z takiej ilości treningów. Może jeden dziennie, może, ale rezygnuję, bo muszę się zająć sprawami, które po prostu są dla mnie ważne, a które odpuściłem podczas przygotowań. Myślę, że dużo osób by chciało. Tak, okej, okay, zgadzam się. To nie jest śmieszne, ale Miłość już nie chce ze mną sparować, boi się. Ale myślę, że sobie będziemy trenować jakieś na packach, coś tam. Myślę, że tak, teraz... Na luzaka. Mhm. Tak, to prawda, że teraz ma, ale wiesz, ale być może do następnej bym się przygotował. Na pewno nie byłby to łatwy przeciwnik, bo on i ćwiczy, i podobno długo już ćwiczy. Byłoby to wyzwanie, ale generalnie ja byłbym na tak, no nie? Cały pomysł z sobowtórami z kontrowersją wymyślił Antek. Ale no, właściciel federacji jakby też przyklepał to wszystko, nie? Niemniej Antek był całym inicjatorem. Dokładnie, masz rację. Muszę się tego trzymać, że po prostu jak nie teraz, to za jakiś czas coś innego wpadnie. Ważne, że się... Z drugiej strony, ważne, że się pokazałem. I ktoś pomyślał sobie, a może go weźmiemy. Nie no, oczywiście nie wchodzi w grę, czyli Fame, Prime i High League, tak? To mnie interesuje. Nie wiedziałem, że Royal stanie się VIP-owską, czy przebije nawet MMA. Tylko, że do tej pory jakby ja nie zabiegałem o to. Teraz postaram się bezpośrednio odezwać. A, już zmyłem czekoladę gorzką. W sumie nie było takiego pytania odnośnie zawodników, bo muszę powiedzieć tak. Wydaje mi się, że zgraliśmy się po konferencji na tym czacie i tak dalej, w wspólnej grupie zgraliśmy się. Jedynie jest mała rzecz, która mnie troszeczkę nurtuje. Nie wiem z jakiego powodu, ale Olejnik, Tomek w ogóle nie był aktywny na tej grupie. W żaden sposób nie potwierdzał, nie akceptował naszych oświadczeń wspólnych i on jakby tylko się tutaj jakby najbardziej wyłamał. Wprawdzie też nie publikował naszych oświadczeń, ale wytłumaczył to Czajnik, że konsultuje to, nie wiem, no z prawnikiem, więc tutaj z tego powodu zabezpieczał się, żeby czasem gdzieś, no różnie to może być, no nie? Żeby nie wyskoczyć poza jakby ustalenia z prawnikiem. Więc ja na przykład to rozumiem i gdzieś tam akceptuję, bo nam wytłumaczył. Teraz tak, ostatnio nagrywałem newsowe na kanał Mazur komentuje właśnie jakieś takie newsy ze świata, wiadomości. Przerwałem to, skoncentrowałem się na treningach. Natomiast nie wiem, czy będę tego wracać, bo nie wiem, czy nie będę tutaj rezygnować z pomieszczenia. Nie wiem jeszcze, to wszystko jest, kurde, tak zagmatwane. Muszę teraz właśnie takimi sprawami się pozajmować. Gdyby Instagram płacił za ilość rzuconych postów, to dzisiaj byłbym bardzo bogaty. Wiesz co, napisałem do swojego przeciwnika, żebyśmy nie mówili o tym, że miała być walka, no bo nie ukrywam, to jest sprawa konfliktowa i mnie zależy na tym, żeby się spotkać. Mnie naprawdę na nim zależy, tu nie będzie żadnego udawania. Ja nie widzę problemu, spoko. Nie, ja chciałbym w MMA, tylko mój przeciwnik obstrał zbroję i dlatego chciał w K1, bo wiedział, że jak go dorwę w parterze, to po prostu go zniszczę. Także nie, ja zdecydowanie MMA. Słuchaj, po prostu takie jest życie. Na szczęście przygotowałem się miesiąc. Dokładnie zacząłem treningi od 1 marca. O, który jest chłopaków? Z Antkiem rozmawialiśmy przez kamerkę, przez WhatsAppa. Wideo, ja dokładnie miałem tutaj kamerę, on u siebie. No i generalnie miał przeprosić, przyznać się do błędu. Właśnie. No i generalnie wydawało mi się, że przekonałem go do tego, żeby jakby przyznać się, żeby zmienić tą narrację.
I tak to wszystko wyglądało po prostu. Ja byłem przekonany, jest wszystko ustalone, jest okej, dobra, przyznaję się. To był poniedziałek, a właściciel federacji powiedział mu, jemu, że ja muszę zobaczyć ten film, zanim on go wrzuci i opublikuje. Opublikował o 12 w nocy, przed 12 zupełnie inny film, o innej treści. W kontrakcie miałem, że po walce, no miesiąc po walce, tak, termin wystawienia faktury i miesiąc po walce powinienem otrzymać kasę. Ja jeszcze sobie zastrzegłem, żeby dzień przed galą zaliczkę dostać, no ale nie było. Tak, z tego co mi wiadomo, to był jego pomysł, on mi w zasadzie też to potwierdził, więc tutaj nie ma innego wytłumaczenia, po prostu był jego pomysł. Przez ten miesiąc biłem 5, może 6 kilogramów. Nie stosowałem żadnej diety, nie chciałem, a i tak schudłem, dużo ćwiczyłem i to mi wystarczyło. Nie zależało mi na tym, żeby schudnąć. O, są dymy! Mój przeciwnik oburzył się słowami, że nazwałem, że oceniłem jego zachowanie, że obstrał zbroję, że spękał. Tak, dlatego że on powiedział, że walczymy w K1, ja chciałem w MMA. To, że jestem cięższy, oczywiście, ja chcę wykorzystać swoją pozycję, czyli MMA. Ale dlaczego musiałem się godzić? Bo ja się zgodziłem na K1. Ja się godziłem na jego warunki. Zaakceptowałem zawsze jego warunki. Dlaczego ja musiałem, przeciwniku mój kochany, dlaczego ja musiałem się zawsze godzić na twoje warunki, a ty się nie zgodziłeś, obstrańcu, ani razu na moje? No dlaczego? Jeżeli jestem cięższy, no to wykorzystujesz szybkość swoją. Ja chciałem w MMA. Ty chciałeś w K1. Dlaczego ja musiałem się godzić na twoje warunki? Dlatego ci nazwałem obsrańcem, bo nie zaakceptowałeś żadnego mojego warunku. Obsrańcu. A tak już tak swoją drogą, bo tutaj agresywny jestem, chciałbym w końcu zawalczyć, chciałbym skończyć te wszystkie takie kozaczenie przed telefonem, że chciałbym w końcu wejść do ringu i pokazać, jak to wygląda. Albo się ośmieszę, albo faktycznie będzie odwrotnie i okaże się, że nie tylko jestem groźny przed telefonem. Dlatego mi bardzo zależy. Dlatego chciałbym naprawdę zawalczyć w jakiejś federacji takiej z jakichś lepszych. Będą dymy, gwarantuję, że będą dymy i będzie ciekawie. Bardzo dobre pytanie. Najwięcej czasu spędziłem z Kornelem Typą. Świetnie się zgraliśmy na scenie z Michałem, czyli z Bagietką i z Piotrkiem Haracińskim i z jego ekipą. Świetnie się dogadywaliśmy i dużo też czasu spędziliśmy. Wardęga nie, natomiast miałem kontakt z Konopskim, z Rewo i z Dominikiem z kanału A Więc. Jakby z tych trzech kanałów. Wiesz, federacja się do mnie sama zgłosiła, nowa, więc mógłbym się pokazać, jakby to były największe atuty, czyli sami przyszli do mnie. To jest najlepsze, najlepiej kiedy ktoś przychodzi do ciebie i cię prosi, żebyś wystąpił, więc to mnie... Właśnie, żeby tak się nie stało, to zebrałem wszystkich zawodników w kupę, ja zebrałem i chciałem, żebyśmy wszyscy wystosowali takie oświadczyny, że nie mamy nic z tym wspólnego. No więc to wszystkie te trzy rzeczy mają znaczenie, czyli kasa, ale nie ukrywam to, co mówiłem, że chciałbym jakby w tym kierunku pójść, czyli sport, nagrywać vlogi z różnymi osobami, także wszystkie te trzy elementy są ważne. Jak zobaczysz mojego vloga, musisz zobaczyć mojego vloga, to zobaczysz, że właśnie dużo spędzałem z osobami homoseksualnymi. Nie ma, i w ogóle robiliśmy sobie jaja, jeżeli chodzi o takie tematy, także luz totalny, nie... Słuchaj, Milo, o, fajnie, spoko. Marcel, nic. Kasia, też nic. Także luzik. No, relacja moja, chociaż moja była bezpośrednia, no teraz jest no, fatalna, nie ma relacji. Jestem wkurzony, wściekły na niego. Wcześniej było spoko, okej, bardzo fajnie. Poznałem się z Antkiem 10 minut przed konferencją. Bardzo fajnie się zachował, ze wszystkimi gadał. Natomiast później wszystko pozmieniało. Wydaje mi się, że tak, że mam duże szanse, zwłaszcza, że wcześniej jakby niektórzy nie brali mnie pod uwagę, bo wiesz, za stary jestem. Myślę, że to było gdzieś tak w połowie lutego, bo od 1 marca zacząłem treningi, kiedy chyba już było potwierdzone, tak? Coś takiego, mniej więcej. No, nie ma szans. Nie chodzi o to, że ja mam mniejsze zasięgi, tylko chodzi o to, że po prostu no, to byłaby nierówna walka, chyba, że dwóch Nitro i ja. Słuchaj, nigdy nic nie wiadomo. Śmiali się, że żadna federacja by mi nie chciała. Później się okazało, że jednak jakaś chciała. Nie, no to była ustawka. Nie, zobacz mojego ostatniego vloga. Wszystko jest pokazane od kuchni, jak wyglądała ta ustawka. Także nie, z Bagietką nie będę walczyć.
Słuchaj, Boxdel oczywiście, że tak. Japczan. Bonus BGC. I Sutonator, jak on się nazywa teraz, Pasut. Posłuchaj, pod kątem negocjacji cen to dużo jest lepiej, kiedy ktoś się do ciebie odzywa, niż ty do kogoś. No wiesz co, musiałem sprawdzić, jaka to jest firma, czy to jest spółka, czy JDG, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, porozmawiać z tą osobą. Tak, więc musiałem takie podstawowe rzeczy sprawdzić. Martwi mnie, ale muszę ci powiedzieć, że cię zaskoczyć. Wbrew pozorom, nie jestem otyły. Oczywiście, jeżeli chodzi o BMI, to tak, ale jeżeli chodzi o, czy wchodzę otyłość, mam 19% tkanki tłuszczowej. Cały czas jestem w kontakcie, nawet dzisiaj się pytałem, czy mogę powiedzieć, jaka miała być walka wieczoru, prawdziwa walka wieczoru, o której słyszałem. Ale ponieważ nie będzie, więc powiedział, żeby nie mówić o tym. Dobra, dawaj, bijemy się. Już ja Dawaj. sobie przebijam, no. Co? Czyli. No, bo to jest pikantne, hot chili. Ej, Miłosz, zadowolony. Ale trzymaj go. Tak jest. Real prowadzi 1-0. Benzema, brameczka. Trzy minuty. Ja cię kręcę, po 3 minutach znowuż brama. Jeszcze on. Benzema? No.